Dzień dobry. Cześć. Przemek, Paweł, Piotrek tam krąży jak wolny lekcjon. Będzie kontestował. Tak. Dawno nie było testów noży. Bo żeśmy zajęli się aktywnym wypoczynkiem ostatnio. Radioaktywnym wypoczynkiem. Więc będzie test noża, będzie też noża Grześka Przątka NES3. Zapraszamy. Pytanie. Pytali ludzie o niego. Ludzie o niego pytali. Zadziwiająco dużo. No ciekawa alternatywa. Kiedy będzie GPA? Kiedy będzie GPA? Dobrze, słuchajcie. Było dużo pytań na grupie, było na Facebooku, w komentarzach ludzie pytali o nóż Grześka Przątka. NES3 jest u nas. Zaraz wam powiem. Paragon. Od kiedy on jest u nas? Od kwietnia. Początku kwietnia. Przed bunkrami go jakoś robiłeś, co? Tak, bo na bunkrach był z nami, no. Nóż, o który Primo ludzie się pytają dość często, a Sekundo, ja miałem do niego straszne uprzedzenia, znaczy nie do noża, do Makera. Znaczy strasznie, mam do dzisiaj uprzedzenie do marketingu Grześka Przątka, czyli do marketingu opartego o Legię Cudzoziemską. Nie wiem dlaczego, no tak już mam. Już o służenie w obcych wojskach i tak dalej, więc miałem straszny dyskomfort testowania tego noża i straszne obawy, że będę do niego bardzo, bardzo uprzedzony. Ale zamówiliśmy, bo cena jest rozsądna, to powiemy później, jak to tam wygląda cenowo. Zamówiliśmy od Grześka nóż, kupiliśmy go za stawkę normalną. I przyjechał na początku kwietnia, zrobił z nami parę wypadów naprawdę solidnych. Solidnie w ciry dostał, więc możemy się na jego temat wypowiedzieć. O czym najpierw? Po pochwie? Po pochwie, no. Dobra, słuchajcie, my to podamy. Pochwa to połączenie kordury z... Chyba z Kydexem, tak mi się zdaje, chociaż pewny na 100% nie jestem, tam jakieś były takie, że on to z jakiejś rury plastikowej, ale to wygląda mi to na Kydex, to proszę Piotrze pokaż Państwu. Nie wiem czy to, o. Tak wygląda pochwa Grześka Przątka. Znaczy no to a moje oko? 3 palce, 60 lat. Oddawaj. Nie, no jeszcze pokażę. Dobra, tam głos się wytnie. Przemek zawsze wycina to, co głupiego powiem. Proszę. Chyba nie wytnę. To jest kordura, czy to jest jakiś nylon? Nie, tu jest kordura. To jest kordura. Kordura. To jest kordura z tyłu, nie wiem, jakaś cerata, bo to nie jest kordura. O, nie wiem co to jest. To jest obrus widoczny jakiś. Dobra, pokażmy. Omówimy. Po pierwsze, ucho na pasek sztywne, które można przełożyć i wiadomo, że się nie zerwie. Po drugie, ucho na rzep. Można przypiąć do paska, można go łatwo odpiąć. I trok do moli. Wykonanie. Bardzo fajne. No, naprawdę. Zajebiste. Jest, szycie jest uczciwe, pochewka jest uczciwa, bardzo, bardzo przemyślana. Widać, że Grzesiek wie co robi, tak? Jakieś doświadczenie no ma, jeżeli chodzi o użyteczność taką pochwy do noża. Jak ją przymocować, bo nie ma problemu z przytroczeniem do plecaka, nie ma problemu z zamontowaniem do paska, z przełożeniem na tych rzepach. Kordura jest też uczciwie uszyta, latał z nami, przytroczony do plecaka. Do paska go raczej nie nosiłem, bo on raczej taki jest mocno survivalowy ten nóż, więc jako codzienny się nie nadaje, więc go nie nosiłem na co dzień, latał z nami do lasu. Pochwa się sprawdziła, nic się z nią nie dzieje. Fakt, że to jest dopiero 3 miesiące, kwiecień.
maj, czerwiec. Maj, czerwiec. No, 3 miesiące. To nie jest jakoś dużo, ale widać, że pochwa wytrzyma swoje. W komplecie jest chińskie krzesiwko. Słabe jest. Słabe jest to krzesiwo, to jest prawda. Możecie sobie wymienić od razu na coś lepszego, bo Iskry daje kiepskie, ale jest pętelka na krzesiwo, więc nie ma problemu, żeby sobie włożyć coś lepszego. Tyle pochwie. A, no tu jest zabezpieczenie na nóż, żeby nie wypadł. Z tym, że... Włóż go do pochwy. Włożę go do pochwy. Au. O! Udało mi się. Widać, że śniadanie zjadłeś. No, ale nie, słuchajcie, no raczej... Uprzeć się trzeba. Tak, trzeba się uprzeć. Nie jest tak, żeby latał na przykład. Nie lata w pochwie. Czekaj, zapniemy to, żeby to nie dzwoniło. Czas na pochwę. Nie lata. Nic nie lata, nic nie ten. A weź go, ja spróbuj go tak wyrzucić, jak jest zamknięty, czy wyleci. Tak? Jak jest tu zamknięty? No. Wiesz co, to zapięcie to chyba jest po to, żeby on tak nie przechodził, nie? Daj mi go na chwilę. Czekaj. A poza wizją to zrobisz? No nie, bo tak to bym wam nogi wyklucinał. No to widzisz, zatrzymał się. No. Czyli? Po coś to jest. Po coś to jest. Dobra, pochwa obgadali. Uczciwa pochwa, warto zamówić. Wiem, że Grzesiek jeszcze ze skóry szyje. Nie widziałem tych skórzanych pochew od Grześka Przątka, więc się nie wypowiem. Tą naprawdę warto wziąć, jest tańsza i robi robotę. Nóż. Kawał bydlęcia. No, spory jest. Nie? No. 28 cm, pamiętam całości. 15,5 ostrego. 379 gramów chyba. No coś koło 370 gramów. On waży grubo czwórka. No i stał oczywiście 50 HF, czyli resorówka. Kuty z resoru od stara. Nie, 50 HF-ka ostatnio była dyskusja na temat pękalności na naszej grupie, pękalności HF-ki, to co ten nóż przeżył, zaraz wam powiemy. Jak jest dobrze zrobiony nóż, to nie ma szans, żeby pękł. Będzie źle zahartowany, to ci pęknie. No jo. Jak gdyby dostawał od nas siekierą po grzbiecie, więc lakier, ten lakier czarny, który Grzesiek od razu sugeruje, żeby go lakierować, bo lubi rdzewieć, więc dobrze jest wziąć sobie polakierowany. Nam ten lakier już tutaj odszedł na grzbiecie. Dopłata jest za lakier, czy nie? Nie pamiętam. Wiesz co? Chyba nie. Chyba nie. Chyba Grzesiek mnie nie liczy za lakier. Natomiast no, od odwalenia siekierą schodzi ten lakier, to jak gdyby, no ale trudno, żeby nie szedł, to jak gdyby bardzo mnie ciekawiło, bo na filmach Grześka Przątka Grzesiek bardzo, bardzo je mocno testuje, więc na jakiś różnego rodzaju cegłach, o, to za miękkie, możesz mi jakąś gałązkę znaleźć? Drzwiach od Astry. Na różnych rzeczach, bo tam możecie sobie obejrzeć na jego stronie, chyba gpknives.com.pl, stronka, w opisie może zamieścimy. O. Patyk chcesz, w lesie patyk chcesz. Już pełno masz za sobą, Paweł, brzozy, nie brzozy. Ale są miękkie. A ten nie jest miękki. Miętki jest. Dobra, słuchajcie, ponieważ myśmy go naprawdę ostro ciorali i zapomniałem go trochę naostrzyć. Patyk. Dobrze, zaraz. Jaki patyk, Zaj, dobra, czekaj, już. Czekaj, znajdę ci ładny. Masz, zobacz, leży ci gałąź, zobacz, o, daj mu piękna to. Gałąź. O, o. Masz badylka. Masz pięknego badylka. Jeszcze lepsza, dobra. Połóż, niech leży, zaraz ten. Zapomniałem go naostrzyć, więc ponieważ kręciliśmy przed chwilą teraz Back Challenge, który już się pokazał u nas na kanale, więc miałem chwilę czasu, podostrzyłem go na takiej zwykłej płytce, którą noszę w portfelu diamentowej. Jeżeli chodzi o jego możliwości ostrzenia w terenie, to jest... Zamógł nam papier. Widzisz? Wziął i zamógł. Niepotrzebnie go Piotrek do kosza wyrzucił. Musiałem wygrzebywać go ze śmietnika. Ale nie, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o możliwość ostrzenia w terenie mokrym, mam już papier. Naprawdę petarda się ostrzy w terenie, bardzo łatwo. Nie ma żadnego problemu. Więc...
spokojnie można go uznać za nóż survivalowy. Był prosty do naostrzenia, ta stal jest wdzięczna do ostrzenia, jest bardzo agresywna. Jeżeli chodzi o cięcie, naostrzyłem go. No, goli włosy. Niewiele mam i co ostrze. Piotrek, daj nogę. Dawaj nogę. Dlatego nie chciałem siadać koło was. Dobra. Jeżeli chodzi o wykonanie, ktoś z was chce coś powiedzieć? Czy znowu mam paplać ja? Pogasz. Wykonanie. Czy mi się podoba, tak? Znaczy... Ktoś powiedział. Nie, no podoba mi się. Piotrkowi się nie podoba. No Piotrkowi się nie podoba, mi się podoba, tak? Znaczy, biorąc pod uwagę przeznaczenie tego noża, wiadomo, że... To jest nóż survivalowy, tak. To nie jest nóż bushcraftowy. Tak, on nie ma być piękny, on ma robić robotę. On tak? Jest duży, ciężki, robotny i wytrzymały, co sprawdziliśmy, przetestowaliśmy w każdą stronę. No słuchaj, no są jakieś tam niedoróbki, tak? Szlif jest trochę niesymetryczny, jakieś takie rzeczy, ale to... Chyba to w tej chwili standard wykonania. Wiesz co, to, znaczy problem jest taki, że jest tak, że makerzy, którzy są bardzo, bardzo uznani, potrafią spitolić robotę. Właśnie, więc... Natomiast ten nóż piękny ma nie być. On ma być robotny i on ma być wytrzymały i tą robotę robi naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o grzbiet. Grzbiet jak przyszedł polakierowany, nie krzesał iskier, ale ponieważ go rozklepaliśmy już siekierą, to w tym momencie grzbiet krzesze dość dobrze. Spaliłem ci włosy na nodze? Przepraszam. Jeszcze raz? Krzesze dość dobrze. Pytania były o jimping. Czy jimping nie jest ostry? Jest ostry. Jest ostry na tyle, że po niezbyt długiej pracy paluch może boleć. Wydaje mi się, że te nawierty, które, z których jest jimping zrobiony, mogłyby być jak gdyby rzadziej, tak? Taki pilnikowy mógłby być. Znaczy pilnikowy, nie wiem czy się sprawdził, ten jest dobry, tylko że mógłby być trochę rzadziej, bo rzeczywiście on gryzie w rękę, natomiast nie ma szans, żeby paluch się po nim omsknął. To raczej zgubisz opuszek palca, niż on się omsknie po tym jimpingu. Jest ostry, trzeba mieć świadomość tego, że no, trzeba paluch do niego przyzwyczaić tak naprawdę. Albo w rękawiczce jest super. W rękawiczce tak, no bo w rękawiczce, gdyby on się nie gryzła, rękawiczka też się nie przesunie, nie ma szans, jest spoko. Jeżeli chodzi o jakość samego szlifu, jeżeli chodzi o nóż i jego cenę, nie mam jakichś specjalnych uwag. Lubię jak jest wyjście szlifu zrobione, czyli jest nacięty szlif przy wyjściu, łatwiej się ostrzy, natomiast nie ma takiej potrzeby. Szlif jest dość równy, przyszedł dość ostry od Grześka Przątka, więc nie mam jakichś tutaj, nie mam jakichś tutaj uwag, jeżeli chodzi o samego blanka, natomiast rękojeści to jest piaskowana mikarta w ogóle, brązowa, nie? Bo brązowa. Ja daltonista jestem, skręcana na śruby i rękojeść jest, można by powiedzieć, że zbałamucona. No, jest wykonana niezbyt symetrycznie i jak gdyby no, te okładziny są nierówne. No są nierówne. Natomiast znowu, no, to jest nóż nie do zachwycania się, tylko do roboty, a jego cena to razem z pochwą 279 zł, więc nie robiłbym tutaj jakiegoś... No, gdyby one były równo, to nie zmieniłoby to funkcjonalności tego noża. Nie, nie zmieniłoby. No, nie zmieni... Poza tym trzeba znowu, pomimo tego, że one to nie są takie krzywizny, które... Ja postaram się nagrać takie zbliżenia zaraz na pieńku, więc pewnie wrzucę w międzyczasie, jak gadamy. Natomiast te rękojeści, pomimo tego, że są krzywe, one nie są krzywe w takich miejscach, żeby było to w jakikolwiek sposób uciążliwe. Rękojeść jest bardzo wygodna. Ona jest niby duża, nie? Bo ja mam małe dłonie, ale ona jest duża. Trzyma się. Mięsista jest taka. Tak. Trzyma się ją solidnie, ta dupka, to zakończenie jest takie, że spokojnie można złapać za koniec i machać tym nożem i on nie ma w ogóle ochoty uciec z ręki. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego w wielu takich nożach survivalowych jest ten skullcrusher. Ja nie specjalnie widzę zastosowania. No co, że żadnej skuli nie crusherowałeś. Tak. Żadnej skóry nie crusherowałem. No właśnie, nie wiesz. Okej, okay, no jak gdyby nie, trzeba było wziąć kurczę słoik czy butelkę i sprawdzić. Szybę w samochodzie. Nie no. Co? Szybę w samochodzie. No wiesz co, trochę mi szkoda szyby w samochodzie.
Jest. Jest wygodny. Wygodny jest. Naprawdę jest wygodny i słuchajcie, naprawdę można wykonać nóż, który jest robotny. Nie jest piękny, nie jest w 100% dopracowany, ale jest robotny. Ale założenia były inne też przed tego. Tak, i za pieniądze, które są rozsądne przede wszystkim, bo uważam, że 270 zł to nie jest jakaś kwota wygórowana za nóż z pochwą. I to za nóż z pochwą, solidną pochwą i dosyć solidny nóż. Wiesz co, robimy przesiadkę na jakiś kawałek pieńka i... A, czekaj, byśmy mieli jeszcze. Nie ma. A cieszę się jak murzyn z blaszki. Nie, jest mega agresywny. W ogóle wiesz... Ile to jest? 60 Hz chyba, tak? Wiesz co, nie wiem dokładnie. Nie, to jest 55 chyba 57. No, on nie jest wysoko zachowany. On nie hartuje mocno, dlatego że jak gdyby założenie było takie, żeby dało się go łatwiej naostrzyć w terenie, więc założenie, ale on się zobacz jak on chce ciąć, tak? No to jest charakterystyka stali też, no. To jest stal, która lubi. Widzisz, on od razu łapie. Mhm. On od razu łapie. Dobra, przysiadam się z kamerą parę metrów dalej, tam mamy taką fajną gałązkę, idziemy sobie porąbać. Idziemy się narąbać. Zrobisz mu test nogi? Zrobię. Tak się nałożę ze sznureczek, żebym was nie rzucił tym nożem. Toż to batona nie podcięła. Nie, on ma w sobie, wiesz... Ma moc. Ma moc. To już na bunkach to odkryliśmy. Dobrze się bawisz. Chcesz się bawić? No. Masz. Ja zawsze. Weszło mi to twoje powiedzenie, moc jest silna w nim. Paweł, chcesz się pobawić? No dawaj. To pobaw się. A się pobawię. Nie stawaj przed nożem, bo Paweł... A, pętelkę założyłeś. Założyłem. Wyrzuć z siebie tą złość. Tak. Mam tę moc. I teraz banią popraw i pójdzie. Zęba! Już skończy go, wykończy go. Finish him! Fatality. Idzie jak zły. No, nawet baton, nawet pałki nie potrzebuje. Nie, nie ma potrzeby nawet batonować, bo on ma taką moc w sobie, że wiesz, że z tą kurde. Powiem ci szczerze, że jest wyważony. W ogóle podoba mi się to. Bierzesz go i wiesz, pyk. Wiesz co, on taki gałązki, przecież to jest ze 2 centy, nie? On to wiesz, na jeden strzał. I to bez większego wysiłku. Tak, to wiesz, tylko ruch nożem, nie? Samą masą, no. Waży trochę. I jaka jest masa? 370, chyba 379, o ile pamiętam. Dobrze, ale 370 coś. No. No to jest... Wiesz. Weź jeszcze parę tam sieknij. Sieknąć jeszcze parę gałązków? Kurde, chciałem ci zrobić hydraulika, ale telefon mnie rozładał. To widać, on wchodzi po prostu jak w masę. No, bez kitu, on ma, wiesz, on ma taką chęć. Ja tu byłem zdziwiony za pierwszym razem. Niesamowity jest. Pod tym względem, pod kątem jego robotności, to on jest niesamowity.
Jak mały Chińczyk jest robotny. Robotny jak mały Chińczyk. Ciekawe stwierdzenie. Zapałki można pociąć. Plastereczka. No, bez kitu. Cienkie gałązka, jak wiesz, jak szynka na święta. Gałązka, palec gałązka. I wiesz, on nie bardzo traci ostrość przy takich pracach, nie? I to naprawdę, nie trzeba, wiesz, w ogóle siły nie wkładasz w to. On jest wyważony tak fajnie. No, naprawdę, kurde, jest zrobiony bardzo, bardzo fajnie. Wiesz, i ma naprawdę moc taką, że... Co robimy, te nogi? Przemek się tam obserwował na tym, na jesce, nie? Gdzie? O. Nie w sęk. Nie w sęk. Ale wiesz co? Tak? To no, tak, 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 tak. A, dobra. Starczy? Starczy. Wygnie się. Zobaczyć, czy dobrze widać. No nie, już widzę, że sobie tak zostawię, żebym sobie w niebie sprzęglił w ryj. Muszę się odciąć, Peter. No się odciąć. Co, to on wyjdzie ci, kurde, z tego, a nie tam. Kurde, wyjdzie ci z tego, a nie. Dobij go jeszcze troszkę. Strzelił się? Już, starczy. Nie, wychodzi, wiesz. Sprężynuje, ustaw, sprężynowa. Zobacz, ile tu przerwy już się z drzewie zrobiło. No. Starczy mu? Starczy. No. Mówią, każdy nóż, jak uprzesz, to się każdy nóż złamiesz. Każdy nóż złamiesz. No nie, no prosty jest człowiek jak ten. Wracamy na to. To równie dobrze można stanąć na nim też, nie wiesz. A, czekaj. Czekaj, bo Piotrek będzie na nim skakał teraz. Weź podstaw tą. Dawaj ten kijek. Czekaj. Muszę prędzej się ześlizgnę i się zabiję, rozbijając sobie głowę, niż... Czekaj, skoczę na niego jeszcze. A cię po tym zupełnie. Już coś wymyśli. Nie no, 90 kilo waży. Czekaj, panie, bo ja muszę ten nastawić kamerę. O. Czekaj, no zrób kadr. Wieś. Światło! Akcja! Jeszcze weź, jeszcze wybiórzę. Nie, dobra jest. Andrzej, to dla mnie. Jak bij go mocniej, to staniesz tylko na nim. No to nie jesteś. Nie wygiął się. Pokaż państwu. Dobra, idziemy orzec, co następuje. Ja muszę w ogóle powiedzieć, że do Grześka się wybieram na kurs survivalowy z Legii Cudzoziemskiej, ale nie mogę się wybrać, ale wybiorę się. Paweł, twoje zdanie na temat tego noża? Robi robotę. Moc jest silna w nim. Jest silna w nim. No, gdybyś ty kręcił recki, to 5 sekund zajmowało. No. Nie, no widać było po tych testach, nie, które zrobiliśmy. Nie, no, co by nie mówić. Wydałbyś za niego 290 zł? Wiesz co, chyba tak. Jakbym potrzebował takiego... inne pytanie. Czy jakbyśmy go miał zabrać jako nóż survivalowy, takim w pełni naprawdę survivalowy, że wiesz, że masz na nim polegać, czy byś go zabrał? Zdecydowanie. Też bym go wziął. Po tych testach? Też tak. Bym go wziął. Miałem powiedzieć właśnie, że gdybym miał mu powierzyć swoje życie w sytuacji, w której musiałem to zrobić, to bym na pewno nie wahał mi się tego zrobić. Też bym go wziął. Wiesz, jest dużo osób na pierwszy taki nóż, który ma być taki uber, wiesz, idiotoodporny i wytrzymał na wszystko. Jest... Ludzi, wiesz, popełnia błąd, kupując w ogóle swój nóż, taki bushcraftowo-leśny, kupując nóż duży. Tak? Na przykład, nie wiem, kupują Schrady, tak? No to właśnie miałem powiedzieć, że wolałbym mieć to niż Schrader. No bez kitu. Zdecydowanie. Jeśli wszystkie siódemkę, to wolałbym to kupić. Dołożyć stówę i mieć, wiesz... Bo chyba 160 zł kosztuje, tak? No tam Schrader? 160-170. No, to wolałbym stówę dołożyć i kupić to. Zestaw jest podobny, co prawda... No, ale jako nóż bushcraftową się nie sprawdzi w 100%, ale ten, ale...
Ale na pewno nie będzie nożem, który odłożysz na półkę, tylko on w swoich określonych warunkach będzie naprawdę się sprawdzał. Znaczy, nie żal ci go będzie uszkodzić w razie czego. No to jest kolejna rzecz. Ale to jest nóż do cierania, co? No. To jest nóż nie do wyglądania, on jest nawet tak zrobiony, że ma ci być nie szkoda go, wiesz, go łachać, tak? Bo on do tego jest stworzony, no. Mega pozytywne zaskoczenie, jak dla mnie. No. Trochę siedzieliśmy na początku, zanim przyszedł, to trzeba powiedzieć szczerze, a naprawdę nas bardzo zaskoczył na plus, no. Bardzo nas zaskoczył na plus. Znaczy na pewno jestem, biorąc pod uwagę jak gdyby w ogólno moje ostatnie wrażenie rynkowe, tak, o którym się wyrażałem i jakimś tam artykule ostatnio na blogu. Chodź, dojdź tu bliżej, bo cię kot nie złapie. Złapie mnie. Będziesz tak za kadru będę, no. Słyszany z zakadru. Ostatnio nawet jak pisałem artykuł na bloga, to biorąc pod uwagę tą całą otoczkę rynkową, to Grzesiek tutaj, ta jego robota jest słuszna. No, a jak gdyby nie jest to nóż wagi kolekcjonerskiej, tylko robol. To jest narzędzie. Ale konsekwentnie obrał sobie jakiś target. Tak, jakiś target, jakiś kurs i to jest dobry kurs, w którym on idzie, tak? Naprawdę dobry kurs, w którym idzie, a mamy parę noży, które są pseudo-survivalowe, a nie droższe, do końca wydają się, co? Droższe. A nie droższe powiem. Zdecydowanie, dwukrotnie, tak naprawdę, niektóre. A Grzesiek, noż Grześka Przątka ich po prostu kładzie na łopatki. Zjada, no, zjada, naprawdę fajnie. Nie żałuję wydanych na niego pieniędzy. I też sobie taki kupię, a co? Polecamy. NS4 tak. Jest mniejszy czy większy? Nie, to jest chyba najmniejszy. Bo jest jeszcze dłuższy na pewno. Jest NS2, NS2 Max i NS1. A to jest NS3 Anaconda, on się tak dokładnie nazywa. Znaczy, dla mnie jest trochę za duży, tak? No bo on nie jest, wiesz, my używamy noży trochę innym charakterze, tak? Ale do zadań, które przed chwilą używaliśmy, to jest wielkość taka... Chciałbym go mieć przy sobie. Ale autentycznie jak na bunt wyszliśmy coś, to w zasadzie siekierka do prostych zadań jest potrzebna, jak masz ten nóż. Nie ma potrzeby posiadania siekierki, można mieć ten nóż i jakiś mały obozowy i się sprawi. Można ten nóż też naprawdę mieć, no i też się sprawdzi. Nie, no bo zrobisz nim wszystko tak naprawdę. Z bułkę przekroisz też takim dużym. No tak, on jest niewygodnie, no bo to nie jest. Hamburgery nim robiłem chyba. Przecież coś nim robiłem w kuchni naszej leśnej. Naszej leśnej kuchni. To ubijałeś chyba mięso na hamburgery. Może. O, do tego się nada. Dobrze. No. Pojawi się w każdym na chwilę. No i proszę. Podawani. Słuchajcie, polecamy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Miłe zaskoczenie. Nóż wykonany solidnie. Nóż wykonany pod kątem jego przeznaczenia bardzo dobrze. Cena jest adekwatna do roboty. I na pewno, pomimo że nadal marketing Grześka Przątka mi się nie podoba, to jego produkt jest naprawdę godny polecenia. Broni się. No, subskrybujcie kanał, wpadajcie do nas na grupę, na stronę, na Instagrama, wszędzie tu, gdzie macie linki. Zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia na następnych filmach. Lajkujcie. Gorsze, że browar się skończył. Wiesz, fajnie się nagrywa te filmy na ten YouTube. Boję się usiąść z nimi. Między nimi. Między nami pedałami. I już ban leci. I zgłaszam do pokułatuły. Do pokułatuły. Śmiało. Z na szerokim kole. Jak zwykle oszczędna mimika. Nie, dobra, to już mówcie o tym nożu. Ja będę się wtrącał. Piotrek będzie się wtrącał. Piotrek z zakadru. Ja będę jak taki wolny elektron. Krążył wokół was. Kupa wolny elektron. Wolny elektron. Elektron.